w nastroju wyjeżdżam kabaretowym, że tak powiem. Odwiedzili mnie koledzy, którzy tu trzymali kciuki, ale rzeczywiście rajd nie był dla mnie szczęśliwy. Trzeci już chyba Karkonoski, który był dla mnie urozmaicony nie tylko przez moje ściganie. Wczoraj awaria z Ksieni, już na pierwszym czułem bardzo duże wibracje, na drugim ukręciło się przełożenie odcinka, na tyle, że jeszcze był taki napęd, żeby nie zblokować tego odcinka, zjechałem z niego po prostu. Dzisiejszy dzień przystąpiłem do rywalizacji pełny optymizmu, żeby chociaż wygrać dzień. Okazało się, że ta skrzynia, którą pożyczyliśmy od Szymona Kornickiego, za co mu przy okazji dziękuję, była na limicie kilometrów i tak naprawdę wibracje, które były przy skręcaniu w lewo, nie wiedziałem, z czym są spowodowane. Czy wynikiem zawieszenia, czy wynikiem moich może jakichś błędów, czy wynikiem tego, że ta skrzynia po prostu też może się popsuć. Nie dawało mi to zupełnie komfortu, cały czas zmienialiśmy coś z zawieszeniem. No jedyny akcent na odcinku... Nie pamiętam. Gajówka? Nie, Szklarska. Jedyny akcent na odcinku Szklarska. Pojechałem już na tyle skupiony, dostosowując siebie do tego samochodu, nie próbując szukać żadnych wymówek. Udało mi się wykręcić już 8 czas w generalce. No cóż, walczyłem dzisiaj o punkty w autach przednio-napędowych. Przywiozłem ich jakąś niedużą ilość, ale mam nadzieję, że ta ilość mi wystarczy do końca sezonu po to, żeby ten wynik był satysfakcjonujący.